Cześć, ja nazywam się Artur i witam Was w kolejnym odcinku Kobi News na oficjalnym kanale Kobi w serwisie YouTube. Jak w każdy poniedziałek około godziny 20 zaprezentuję Wam skrót najważniejszych wiadomości i ciekawostek związanych z klockami konstrukcyjnymi Kobi. Kobi. Buduj historię klocek po klocku. Uwaga! Pamiętaj, że daty premier, ilości klocków i ostateczny wygląd zestawów są orientacyjne i mogą ulegać niewielkim zmianom. 2576, czyli Sturmgeschütz 4. Sztuk 4 to niemiecki niszczyciel czołgów opracowany w czasie II wojny światowej na bazie czołgu podstawowego Panzer 4. Charakteryzował się stosunkowo niską sylwetką oraz bardzo dobrą skutecznością na polu walki. Bardzo podobny do bliźniaczej konstrukcji Sztuk 3, opartej na podwoziu czołgu Panzer 3. Nie należy jednak mylić tych pojazdów. Klockowy model został przygotowany w skali 1 do 28 i zawiera opracowany na bazie starannie dobranych klocków imponujący wzór kamuflażu. Model zawiera również elementy wnętrza oraz klockową atrapę silnika. Numer katalogowy 5745, czyli samolot Ilyushin Il-2 z 1943 roku. Niezwykle popularny, historyczny samolot, od lat oczekiwany przez fanów klocków Kobi. Ten radziecki samolot szturmowy jest uznawany za jeden z najlepszych i najskuteczniejszych samolotów II wojny światowej. W skład jego załogi wchodził pilot oraz strzelec, których figurki z dwustronnym nadrukiem są dołączone do zestawu i można je umieścić w kokpicie. Model został opracowany w pasującej do reszty kolekcji skali 1 do 32 w niezwykle atrakcyjnym, wielokolorowym malowaniu zimowym. Spód samolotu jest w kolorze jasno-niebieskim. Historyczne oznaczenia to wysokiej jakości nadruki. W komplecie znajduje się również klockowa podstawka ekspozycyjna, która została wyposażona w przeźroczysty czpień, dzięki któremu samolot jeszcze lepiej się prezentuje i sprawia wrażenie, jakby leciał. Na podstawce znajdują się również miejsca do opcjonalnego wpięcia figurek pilotów. Z numerem katalogowym 5744 w ofercie Kobi pojawi się samolot Il-2M3 Szturmowik. Il-2M3 to kolejna wersja słynnego samolotu szturmowego, która charakteryzowała się m.in. zmienną budową skrzydeł, które teraz otrzymały nowy kształt zbliżony do strzałki. Samoloty Il-2M3 trafiły również na służbę w polskich siłach zbrojnych na wschodzie. Prezentowany tutaj model został wydany przy współpracy z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i przedstawia muzealny egzemplarz znajdujący się na ekspozycji plenerowej na Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Samolot w skali 1 do 32 pasuje do serii Kolekcja Historyczna i schematem malowania nawiązuje do lat przedwojennych. Do zestawu dołączony jest również klocek z mapą Polski przedstawiającą pierwszą powojenną nazwę państwa polskiego, nowy podział terytorialny oraz granice sprzed niewykorzystanej wymiany terytoriów ze Związkiem Radzieckim. W komplecie znajduje się klockowa podstawka ekspozycyjna, która została wyposażona w przeźroczysty czpień, dzięki któremu samolot jeszcze lepiej się prezentuje i sprawia wrażenie, jakby leciał. Na podstawce znajdują się również miejsca do opcjonalnego wpięcia figurek pilotów. 5747 to numer katalogowy samolotu Bell P-39Q Air Cobra. Amerykański samolot myśliwski, zaprojektowany w zakładach Bell Aircraft na zamówienie United States Army Air Force. Samolot używany był w okresie II wojny światowej w stosunkowo niewielkich ilościach przez amerykańskie lotnictwo. Głównym użytkownikiem samolotu były radzieckie siły powietrzne, które otrzymały tego typu maszyny w ramach pomocy Lend-Lease. Najsłynniejszym pilotem tego samolotu był as myśliwski Aleksandr Porkryszkin, który 48 swoich zwycięstw z 59 osiągnął właśnie na P-39. Samolot zawiera wysokiej jakości nadruki, ruchome śmigło i koła oraz umożliwia dostęp do wnętrza. W komplecie znajduje się klockowa podstawka ekspozycyjna i tabliczka z nazwą. Pod numerem katalogowym 5746 pojawi się również wydanie tego samolotu z oznaczeniami Bell P-39D. Eurofighter to współczesny dwusilnikowy myśliwiec wielozadaniowy produkowany przez konsorcjum trzech europejskich producentów lotniczych. Cztery klockowe modele zostały zaprojektowane w skali 1 do 48. pasującej do reszty kolekcji Armed Forces i zawierają wysokiej jakości nadruki oraz elementy uzbrojenia odpowiednie dla danego kraju. Numerem katalogowym 5843 pojawi się wersja FGR-4 Gina. Z numerem katalogowym 5848 zadebiutuje wersja Eurofighter German Air Force. Z numerem 5849 pojawi się zestaw Eurofighter Italian Air Force. Z numerem katalogowym 5850 pojawi się wersja Eurofightera
austriackich sił powietrznych. Z numerem katalogowym 24346 pojawi się model samochodu z 1962 roku w wersji Executive Edition. Historia motoryzacji pamięta wiele wspaniałych samochodów, które były przełomowe dla całego przemysłu. Jednym z nich jest legendarny i piękny DS. Najrzadsza wersja kabrioletu była produkowana małymi seriami w latach 1960-1973. Powstało ich prawdopodobnie mniej niż 2000 sztuk. Klockowy model w dużej skali 1:12, podobnie jak oryginał, przeznaczony jest dla kolekcjonerów i pasjonatów motoryzacji. Otwierane drzwi, klockowy silnik pod maską, skrętne koła i obracająca się kierownica to podstawowe funkcjonalności modelu. Do zestawu dołączona jest podstawka ekspozycyjna i tabliczka z nazwą. W tej serii modeli w skali 1:12 pojawi się również zestaw z numerem katalogowym 24347, czyli DS19 z roku 1956. Plotka głosi, że jeden z dziennikarzy obecnych na premierze samochodu miał stwierdzić, że DS nie jest samochodem przyszłości, lecz teraźniejszości, a wszystkie inne auta są zacofane. Klockowy model śmiało mierzy się z żywą legendą w dużej skali 1:12. To samochód dla pasjonatów motoryzacji i entuzjastów klocków. Otwierane drzwi, klockowy silnik pod maską, skrętne koła i obracająca się kierownica, wysokiej jakości nadruki i pięknie odwzorowane to cechy charakterystyczne tego ekskluzywnego modelu. Z numerem katalogowym 24348 pojawi się wersja DS z 1968 roku. Luksusowa wersja DS odróżniała się od standardowego modelu lepszym wyciszeniem wnętrza, lepszą tapicerką i bardziej zgrabną karoserią. Cechą charakterystyczną auta są piękne, duże światła kierunkowe, oświetlające zakręty. To samochód dla pasjonatów motoryzacji i entuzjastów klocków. Otwierane drzwi, klockowy silnik pod maską, skrętne koła i obracająca się kierownica, wysokiej jakości nadruki i pięknie odwzorowane kształty oryginału to cechy charakterystycznego tego modelu. Z numerem katalogowym 24350 pojawi się wersja modelu DS19 Executive Edition z 1956 roku. Do zestawu dołączona jest podstawka ekspozycyjna i tabliczka z nazwą. Z numerem katalogowym 24503 pojawi się model samochodu Maserati Levante Trofeo. Maserati Levante wyróżnia się specjalnym pakietem stylistycznym oraz mocniejszą jednostką napędową V8. Model z klocków konstrukcyjnych Kobi w skali 1:35 wyprodukowany na licencji słynnej włoskiej marki motoryzacyjnej Maserati. To idealny produkt zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych fanów motoryzacji. Za sprawą solidnej konstrukcji i ruchomych kół na specjalnych gumowych oponach sprawdzi się również idealnie jako zabawka. Jeszcze w maju do oferty wracają popularne modele samochodów opracowanych w skali 1:35. Pojawi się m.in. Fiat 126P, Trabant 601, Trabant 601 Universal, Maserati Levante GTS oraz Barkas B1000. W Twierdzy Modlin pod Warszawą w sobotę 3 i niedzielę 4 czerwca odbędzie się oficjalny zlot fanów klocków Kobi połączony z 36. urodzinami naszej firmy. Już teraz warto zarezerwować sobie czas i wziąć udział w tym wydarzeniu. Pamiętajcie, że główne atrakcje odbędą się 4 czerwca, czyli w niedzielę. Nasza wystawa Wielka Kolekcja Historyczna jest czynna w Twierdzy Modlin w każdą sobotę i niedzielę od 11 do 18. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Kobi Modlin, w serwisie Facebook oraz na Google Maps. W naszym firmowym sklepie Kobi Hobby Center w Warszawie wystartowała nowa promocja. Za każde wydane 50, 100, 200 i 500 zł lub wielokrotność tych kwot możecie wybrać sobie gratisową figurkę. Dostępnych jest wiele atrakcyjnych wzorów figurek. To wszystkie informacje na dziś. Zapraszamy Was do uważnego śledzenia naszych mediów społecznościowych, a w szczególności strony w serwisie Facebook, Instagram i kanału TikTok. Nie zapomnij o subskrypcji naszego kanału na YouTube i kliknięcie w ikonę kciuka. Zapraszam do odwiedzenia naszej oficjalnej grupy dyskusyjnej Kobi Fans w serwisie Facebook. To idealne miejsce, gdzie można znaleźć masę ciekawostek oraz możesz porozmawiać z innymi fanami Kobi i skontaktować się z pracownikami naszej firmy. Napiszcie Wasze komentarze i opinie pod tym filmem. Są dla nas naprawdę bardzo ważne. Do zobaczenia w najbliższy poniedziałek około godziny 20. I pamiętaj, buduj historię klocek po klocku.